Proszę Państwa, przy tym ostatnim slajdzie, który Państwu pokazałem, tutaj na dole był taki skrót PSD2. W tym cyklu o tym będzie, ale chcę od razu Państwa ostrzec. PSD2, czy ktoś z Państwa słyszał o PSD2? Raz. Pan nie słyszał? To Pan będzie miał materiału na trzy najbliższe jakieś takie kobylaste artykuły. Wiecie Państwo, finansiści patrzą przez pryzmat wielkość kredytu, wielkość depozytu, a jak ja tutaj powiedziałem na trzy artykuły, to widzę, że dolary w oczach się wyświetlają. Nie, to troszkę też żartuję. Proszę Państwa, PSD2 to jest regulacja europejska. W sumie bardzo ciekawa. To jest Payment System Directive, PSD2. Chodzi o system rozliczeniowy. Pierwsza wersja tej regulacji wprowadziła coś takiego, to kilka lat temu weszło, że jeżeli bank wysyła pieniądze do banku, to mają być ustalone pewne standardy. Ta regulacja potwierdziła te standardy na poziomie europejskim. Druga ważna rzecz, która była w tej pierwszej wersji, mówiła tak, że jeżeli bank z banku wysyła pieniądze klientowskie, to nie może być tak, że pieniądze w tym drugim banku stoją i nie są pokazywane klientowi na jego rachunku. Bo pamiętacie Państwo, były takie czasy, młodzieży, powiem, że dawno, dawno temu, ze 7-8 lat, że jeżeli z banku do banku wysłało się przelew i nawet to był przelew przez internet, to w tym drugim banku te pieniądze się mogły pojawić po tygodniu. Dlaczego? Dlatego, że ten bank, który przyjmował, znaczy raz, że ten pierwszy bank, który wysyłał, mógł powiedzieć, no wiecie, to było wypełnione o godzinie 17, my pracujemy do 17.15, nie zdążyliśmy następnego dnia, a potem była sobota, niedziela i dopiero to we wtorek poszło i jak wyszło we wtorek, zlecone w czwartek, czy tam w piątek, to drugi bank przyjął tam analogicznie, wiecie, rozumicie, wpłynęło przed 17, póki połapaliśmy się, poksięgowaliśmy się, to następnego dnia przyszedł tutaj back office, poksięgował, no i już po tygodniu te pieniądze się znalazły na rachunku. I PSD2, dyrektywa powiedziała, nie, jak kasa wysłana, a wszystko chodzi teraz nie kurierem i w formie fizycznej w workach, bo tak kiedyś było, pieniądze, przelewy robiono w workach, gdzie wystawiano dokumenty, leciał kurier z banku do banku i te worki targał, tam było napisane przeksięgować Kowalskiemu w ciężar rachunku takiego, na korzyść rachunku takiego, do tego szedł transport gotówki, jak trzeba było i wiecie, bankowość kiedyś to była taka fajna. Tak, no przez to, że były te transporty, były te opóźnienia, tak, to mógł być możliwy taki oscylator, a ja sądzę, że jeszcze nie jeden oscylator w historii finansów będzie możliwy do wynalezienia, bo cały czas zakrywanie jednej dziury generuje inną dziurę w systemie i tylko kwestia jest pewnego sprytu i intencji tak naprawdę, czy ktoś tą dziurę wykorzysta, czy nie. Także wracając do młodzieży, kiedyś bankowość była bardzo fajna, bo były worki, przelewy drukowane, banknoty, a teraz wszystko gdzieś tam fruwa, nawet skarbce nie są potrzebne. A propos BGK. Wiecie Państwo, znowu się przemieszczam, wracam w kadr. Dobrze, tak? Dobrze. Przynajmniej mądre treści, jak to gdzieś się pojawi. Proszę Państwa, w BGK ja jestem w ogóle zwolennikiem, że ten budynek powinien być pokazywany i powinien być w miarę otwarty dla szerokiej publiczności, bo jest bardzo ciekawy architektonicznie. Z zewnątrz kamień z Gór Świętokrzyskich, z którego potem nadmiaru zapasów, które były w 20 roku wykopane, czy tam w 28 roku wykopane, to jeszcze postawiono okładziny dla PGE, bo fajne rozwiązania techniczne, fajna
architektura funkcjonalna wnętrza, teraz ona jest przywracana do stanu przedwojennego, z czego bardzo się cieszę, bo tam były trzy banki, był BGK, w ogóle kiedyś była agencja, zdaje się, prasowa polska, jakieś tam inne agencje, potem były banki, był BGK, był PBK i PKO BP, nie wiem, czy ktoś jeszcze nie był. W związku z tym przestrzenie biurowe, które były na parterze, były pod tymi pięknymi dachami, były poćwiartowane, poszatkowane i to nie był ten koncept funkcjonalny i architektoniczny, który architekt Świerczyński, o ile dobrze pamiętam, Władysław, rektor chyba Politechniki, wymyślił. Ale tam jest jeden patent w piwnicy, tam jest skarbiec. Skarbiec, który myśmy co najmniej raz pokazali w Noc Muzeów, który jest skarbcem z kurtyną wodną albo z fosą. Oczywiście w latach 30. XX wieku to miało swoje uzasadnienie, co prawda do końca nie wiemy jakie. Przypuszczenie było takie, że jeżeli coś z budynkiem miałoby się dziać, pożar, nie pożar, zawalenie, to tam się zalewało skarbiec, zewnętrzny płaszcz wodny. Nie wiemy skąd ta woda miała być czerpana, prawdopodobnie z Wisły, prawdopodobnie jakieś pompy, ale to jest kilkanaście metrów denivelacji do Wisły. W każdym razie skarbiec jest skonstruowany w ten sposób. Teraz on nie ma znaczenia strategicznego. Tam kiedyś były różne walory, teraz tam jest archiwum. Że jest komora wewnętrzna, która ma półmetrowy albo i większy prześwit dookoła i drzwi komory wewnętrznej są szczelne i ten prześwit cały, który jest dookoła, jest możliwy do zalania wodą i skarbiec wtedy jest bezpieczny. Nawet jeżeli gdzieś tam się pali, to środek się nie spali. Warto by było, jeżeli władze banku będą miały taką intencję udostępniać, pójść zobaczyć, ciekawostka, tam jest stary sorter do pieniędzy, który okienko jest od strony Nowego Światu, przez które podawano banknoty, jak była dostawa i tym sorterem do na dół tam szło. Oczywiście tam jest dziedziniec wewnętrzny, który też służył do załadunku skarbca, wyładunku skarbca. Bardzo ciekawy budynek. Także polecam Państwu. O czym to ja mówiłem? Aha, o tej fizycznej bankowości. Teraz takiej nie ma. Natomiast wyszedłem od PSD2. PSD2 to jest dyrektywa, która mówi tak, że teraz w dobie elektronizacji, w dobie tego, że banki wszystko są w stanie świadczyć bardzo szybko, są bardzo konkurencyjne, to żeby jeszcze poprawić konkurencyjność banków i polepszyć sytuację konsumentów, to bank ma obowiązek otworzyć swoje systemy dla podmiotów, które się nazywa TPP, TPP. Tak to się nazywa, Third Party Provider. Dostawca, trzecia strona dostarczająca usługi. I to będzie polegało na tym, że o ile teraz Państwo, jeżeli chcecie otworzyć rachunek, to musicie polecieć do jednego banku, do drugiego banku, do trzeciego i sobie otworzyć. I wtedy wchodzicie przez jedną stronę internetową, przez inną stronę internetową, przez trzecią stronę internetową do swojego banku. I każdy bank ma tam zupełnie inne usługi, a teraz będzie tak, że jeżeli jest bank pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, jest TPP, to banki mają obowiązek otworzyć swoje rury, którymi transportują dane. Ten TPP może będzie mógł występować jako taki integrator usług bankowych i klient może pójść albo do każdego z tych banków osobno, albo będzie mógł pójść tu i tu dostanie jeden węzeł, jeden taki hub, z którego będzie miał możliwość dostępu do usług wszystkich banków z tyłu. De facto te TPP stanie się takim bankiem, nawet już nie wirtualnym, ale może nie bankiem banków, to będzie mógł być bank.
I wtedy szansa banków na konkurowanie bezpośrednio o klienta przez wprowadzenie PSD2 będzie zupełnie inna. Inny będzie model dystrybucji. Jestem w stanie się założyć, że struktura opłat, która obowiązuje teraz za rachunki, karty po wprowadzeniu TPP, czyli już od przyszłego roku, ale to powiedzmy, jakbyśmy pomierzyli tą strukturę opłat, to gdzieś w roku 2019-2020 zupełnie będą inne strategie cenowe co do kont, co do przelewów. Być może wtedy też wartość informacyjna stopy procentowej wróci na swoje pierwotne miejsce. Dlatego, że obecnie, albo mamy za sobą taki okres, gdzie banki zwiększały wynik pozaodsetkowy, prowizyjny wynik ze wszelkich opłat, ale z tej racji, że TPP te opłaty być może będą w stanie znegocjować, zredukować, to będzie duży problem dla banków, to banki będą musiały znów wrócić do tych produktów, które generują przychód odsetkowy. To trochę jest taka moja spekulacja, ale na pewno struktura prowizji opłat za 3 lata będzie zupełnie inna niż obecnie. Sposób konkurowania będzie zupełnie inny niż obecnie i a propos rozliczeń bezgotówkowych. Proszę Państwa, takie portale społecznościowe, Google, Facebooki, Instagramy, co tam jeszcze, wiem, że młodzież używa coś innego niż starszaki, starszaki co innego niż młodzież, ale tak czy inaczej ci wszyscy dostawcy usług w internecie, operatorzy mobilni, oni bardzo mocno się przygotowują do tego, już mają bardzo poważną infrastrukturę, żeby te usługi świadczyć. Zauważcie Państwo, że prowadzenie rozrachunku przez operatora komórkowego jest już bardzo podobne do prowadzenia rachunku bankowego. Każdy ewidencjonuje wpłaty, wypłaty swojego klienta. Wiemy, kiedy to zaoferowane, kiedy sprzedane, za ile. Są produkty dodatkowe sprzedawane, podobnie jak w bankach. Na teraz najistotniejszą różnicą jest to, że banki są bronione monopolem prawa bankowego, a w tym monopolu prawa bankowego rzecz, która jeszcze szybko chyba nie ulegnie zmianie, to jest przyjmowanie depozytów z gwarancją, z ochroną tej kwoty depozytu i udzielanie kredytów, no właśnie, udzielanie kredytów, proszę Państwa, jest czynnością bankową, ale banki nie mają na to monopolu. I tutaj z Panem rozmawiałem, czy banki łupią nas za mocno. Pan Marcin też pyta, czy nie za mocno. Proszę Państwa, teraz jeżeli Państwo chcecie puszczać, albo inaczej, mówicie, że kredyt bankowy jest za drogi, droga wolna, można wziąć kredyt w 150 firmach pożyczkowych. Problem jest taki, że firmy pożyczkowe nie weryfikują jakości klienta, w związku z tym szkodowość mają inną i w związku z tym koszt, którym obciążają za udzielenie kredytu, jest nieporównywalny i nieporównywalnie duży względem tego, co robią banki. Sam kiedyś, jak zobaczyłem rachunek wyników firmy pożyczkowej za 4 lata temu, no to proszę Państwa, rentowność aktywów, czytaj, oprocentowanie kredytów albo tych pożyczek, które były udzielone, była ponad 120-130%. I to była firma, która udzielała pożyczek małym i średnim przedsiębiorcom. W banku to jest nie do pomyślenia. Także ten wysoki poziom odsetek, które banki, pokazywałem tutaj, żądają za kredyt 5-7%, to nie jest aż tak wysoki poziom względem Lombardów albo jakichś innych firm. Druga rzecz, czyli tak, depozyty jeszcze będą pewnym monopolem, kredyty nie są monopolem. Teraz, o właśnie, przechodzę tutaj do drugiego punktu. Monopolem,
który banki posiadają, to jest monopol na rozrachunek. I ten monopol na prowadzenie rachunków bankowych i na rozrachunek. Czyli wiecie Państwo, podstawowe te szkatułeczki z pieniądzem, które każdy z nas posiada, są trzymane w bankach. W tym modelu dalej tak zostanie, tylko oferowanie tych szkatułek i usług za prowadzenie szkatułek, otwieranie, zamykanie i przekładanie ze szkatułki do szkatułki teraz jest tu i sami musimy wybrać, a potem będzie tu. I znowu ten fintech, tak jak operatorzy kart rozliczeniowych, kredytowych i tym podobnych, jeżeli będą sprytni, a podejrzewam, że będą, to oni będą dyktowali pewne warunki, bo zauważcie Państwo przy kartach kredytowych, jaka była awantura o surcharge, ta druga opłata, surcharge to była ta mniej popularna i interchange, tak. Dlaczego mówię o surcharge'u? Bo też standard funkcjonowania rynku kartowego i bankomatowego był taki, że opłata interchange to była opłata za usługę obciążenia, gdzie merchant płacił operatorowi, tudzież bankowi, natomiast surcharge to była opłata za wykorzystanie obcej infrastruktury i ona była zero. Też pewna nieuczciwość się zdarzyła, gdzie banki spółdzielcze, mając największą sieć bankomatów, oferowały usługi na tych bankomatach wszystkim innym bankom i nie dostawały za to żadnego pieniądza. Oczywiście banki spółdzielcze robiły to dlatego, że chciały wystawić bankomat dla swoich klientów, ale jeżeli w danej gminie, w danej wsi mieszkańcy mieli karty z innego banku, bo był inny bank skuteczniejszy, to ja się śmiałem często z tych prezesów, mówię, słuchajcie, postawiliście maszynę, za którą zapłaciliście grube miliony, ładujecie tą maszynę, bo to w bankach spółdzielczych też tak się zdarzało, że nie to te firmy serwisujące logistycznie płatomaty czy bankomaty dowoziły kasę i odbierały kasę, tylko tam często prezes zasuwał z walizeczką, z pieniędzmi posortowanymi przez panią w okienku i ładował bankomat i czasami były miejscowości, gdzie ten prezes codziennie musiał sunąć do tego bankomatu i go ładować, bo nie jego klienci wybrali jego pieniądze. Dlatego, że nie było opłaty surcharge, bo ten bank nie mógł pobrać od tego, kto wykorzystał jego sprzęt, za to, że korzystał z tego sprzętu. Ale to jest rynek bankomatów, płatomatów, kart kredytowych i tych operatorów kartowych. Tu wchodzimy w nowy rynek. Jeżeli ten operator stanie się monopolistą, będzie sprytny, to najpierw może przyciągnąć klientów na niskich opłatach, znegocjuje tutaj opłaty bardzo nisko. Klienci stąd z bezpośredniego kontaktu odejdą, przejdą na ten kontakt. I podobnie jak to ma miejsce na niektórych chociażby portalach społecznościowych, pewne serwisy były za darmo, a potem się włącza tu, tam opłatę. I a propos tego, czy banki są za drogie. Banki, znowu to mówię, są bardzo takim wdzięcznym obiektem, bo wszyscy mają od razu te dolary w oczach, kasę, skarbiec i tam kasą się obraca, więc każdy bankier, tak jak stolarz, nosi, stolarz w kieszeniach nosi wióry, a bankier, wiadomo, banknoty. To nie jest prawda. Jeżeli Państwo popatrzycie nawet na tabelę płac, to w bankach nie jest tak różowo. Oczywiście top management jest dobrze wynagradzany, natomiast szeregowi pracownicy w porównaniu nawet do sieci handlowych to nie jest kosmos. Wracając do banków. Banki, nie wiem, czy aż tak dużo zarabiają. Jest szansa, że w tym modelu też banki nie będą wygranymi, tylko będą musiały wyjść 0+. Profit może zostać tutaj. Dlaczego nie zadajemy pytań o rentowność i łupienie sieciom handlowym, stacjom benzynowym, jakimś innym dostawcom, chociażby internetu, jakie tam są koszty, koszty, przychody, jaki jest wynik. Bo tamte obszary, jest wiele obszarów, które jest dużo mniej regulowane i które są dużo mniej transparentne. Wiecie Państwo, też taki przykład z
ze stajni Skarbu Państwa. Ja kilkanaście lat temu, od kilkunastu lat śledzę Lasy Państwowe. Oczywiście dobro narodowe, lasy i duża ideologia. Lasy Państwowe nie przeszły konsolidacji finansów publicznych, która to konsolidacja miała miejsce w 2010 roku, bo wtedy minister Rostowski spowodował coś takiego. I to było działanie bardzo słuszne, że wiele instytucji z domeny państwowej miało rozproszone rachunki w wielu bankach, w związku z tym niektóre miały nadwyżki, niektóre miały niedobory. Jedne się kredytowały, drugie miały depozyty. I w skali państwa to był koszt. Wtedy minister Rostowski powiedział, nie, nie, nie. Wszyscy przerzucicie swoje rachunki do BGK i BGK będzie konsolidowało wasze saldo, w związku z tym ci, którzy mają niedobór, dostaną z BGK, ale to będzie zbudowane na tym, co zakumulowali ci, którzy mają nadwyżkę. Żeby te rozliczenie zamknąć w bardzo takim wąskim kręgu. I wtedy Lasy Państwowe temu się nie poddały. Wiecie Państwo, jeżeli przejrzycie chociażby sprawozdania finansowe Lasów Państwowych, to jest tam ciekawa rzecz, mianowicie szczupłość informacji o tym, co tam się dzieje. Aczkolwiek to się zmieniło na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, natomiast wysoka jest nietransparentność. Jeżeli Państwo pytacie o Bitcoina, jakaś infrastruktura do obrotu Bitcoinem jest potrzebna, zakładam. Ktoś to akceptuje, ktoś to wydaje. Ja często zadaję pytanie, a kto pobiera rentę emisyjną z emisji Bitcoina? Czy ktoś gwarantuje trwałość tego Bitcoina w sensie fizycznym albo akceptowalności, znaczy fizycznym, tego impulsu elektrycznego? Inna rzecz, też dyskusja o Uberze. Świetny biznes, wyceniony na grube miliardy podobno euro czy dolarów. Czy ktoś widział rachunek wyników Ubera? Skąd się biorą wyniki? Bo nie jest możliwe, że to jest tak świetny, tani serwis, za który nikt nie płaci. I to, wiecie Państwo, dotyczy i banków, tylko banki są regulowane i każdy bank na swoich stronach ma obowiązek publikowania grubych sprawozdań, które są naprawdę dość detaliczne. Sieci handlowe tego nie publikują, stacje benzynowe, o ile są giełdowe, publikują, o ile nie są giełdowe, nie publikują i tak dalej. Także a propos łupienia, nie łupienia, zaglądajmy w rachunki wyników, patrzmy skąd wynika marża. Zauważcie Państwo, że w przypadku systemu bankowego nikt nie narzuca obowiązku bycia tu, tu albo tu. Ja w ogóle jestem zwolennikiem czegoś takiego, żeby walczyć o prawo klienta do właśnie zmiany dostawcy. To dotyczy na przykład kredytu hipotecznego. Właśnie, bo wielu rzeczy, które miałem zamiar powiedzieć o kredycie hipotecznym, nie powiedziałem. Raz, że reżim stopy stałej zmiennej. Też nawiążę do pana. Naszej dyskusji tutaj nie zakończymy, bo musielibyśmy troszkę zostać. Jeżeli pan zostanie, to... Bo tak jak pan lasy, to ja banki obserwuję. Mam dużo obserwacji na ten temat, więc nawet głosu nie zrobię. Aha. Pan broni banków cały czas, więc jest bankiem. Bo wiecie państwo, ja tam byłem, ja stamtąd wyszedłem i ja... Nie. Bo tak z pana postawy wynika, że się... A po czym pan tak wnioskuje? Nie, ja nie bronię banków. Ja po prostu byłem stolarzem, byłem murarzem, wiem jak się kładzie cegłę i wiem jakie były techniki, wiem jakie są obecnie. Być może nie będę dostosowany do przyszłych technik. Być może w tym czymś takim bym się nie odnalazł i moją ambicją nie jest powrót do banków, bo mam szczerze mówiąc ciekawsze obszary, w których pracuję. I moim takim konikiem jest budowanie pewnej infrastruktury, tudzież pewnych rozwiązań systemowych, na które nie miałbym możliwości pracując wewnątrz banku. I Państwu powiem o takim rozwiązaniu. Dlaczego kredyty we franku szwajcarskim były tak popularne? Niezależnie czy to były wypłacane we franku szwajcarskim czy w złotówkach, bo tutaj też możemy się pokłócić, pospierać. Proszę Państwa, w roku 2005 po ile były oprocentowane kredyty złotowe?
No właśnie. 15-17%. W takich warunkach wytworzenie długoterminowego kredytu w ogóle jest niemożliwe. Dlatego mówię często, że stabilność i ta nuda w gospodarce jest o tyle, nie bronię tutaj banków, tylko bronię też nas jako konsumentów. Wytworzenie kredytu na mieszkanie w warunkach inflacji 15% jest niemożliwe. Bo nawet jeżeli ta inflacja będzie stabilna, to nikogo nie będzie stać na 20% odsetki w skali roku za 30-letni kredyt. I wtedy wkurzenie społeczeństwa byłoby maksymalne. Przy 15% inflacji banki oprocentowują kredyty na 30%. Nie, aż tak to nie. Stopa teraz, banku... Teraz pan ma 15%. Licząc wszystkie koszty, bo to w sumie... Nie, tyle nie ma. Tyle w kredycie hipotecznym nie ma. No właśnie, rozróżniajmy dwa systemy walutowe. Maluch to co innego niż syrenka, syrenka to co innego niż Mercedes. Kredyt konsumencki i stopa kredytu konsumenckiego to jest zupełnie inna cena za zupełnie inny towar niż za kredyt hipoteczny. Okej, tylko wie pan, różnica polega między tym, co pan porównuje, stację benzynową, bank polega na tym, że ja na stacji benzynowej daję pieniądze, dostaję w zamian towar. Natomiast w banku daję pieniądze, którymi ten bank obraca i na nich zarabia. Tak? I bank zarabia na mojej stówie 15 zł. Ale mnie z tego oddaje złotówkę na lokacie. Zgadza się, tylko ten kredyt, który jest na 100 zł, który pan wziął, musi być uskładany z jakiejś oszczędności. Wszyscy, pewnie jak tu siedzimy, tą jedną złotówkę w banku mamy. Chodzi o proporcje, tak? Dlatego bardzo... Pytanie jak? Pytanie jak? Bo widzi pan, jeżeli kredyt hipoteczny jest oprocentowany WIBOR plus 2 albo 3, a za depozyt bierzemy 0 powiedzmy, to jest 5%, 4,5% różnica. Bank musi utrzymać infrastrukturę, bank musi wychodzić na plus, bank ma na sobie potężne koszty stałe, które w ostatnich 10-15 latach bardzo mocno wzrosły, bo musi pilnować pana jako kredytobiorcy, żeby wysyłać do pana list nie rzadziej niż raz w roku, sprawdzać, czy pan żyje. Musi zweryfikować, ile pana nieruchomość jest warta. Jeżeli jeden z takich klientów kredytowych czegoś nie dopilnuje, to musi zwindykować i musi sprzedać. Przy udzielaniu kredytów, i tutaj uważam, że na przykład konkurencja była zbyt agresywna, gdzie udziela się na 100% wartości nieruchomości, to jeżeli, proszę Państwa, nigdy przy 100% kredycie nie jest możliwe odzyskanie 100% z nieruchomości. Nie ma takiej możliwości, bo wtedy jeżeli bank sprzedaje, sprzedaje to na musie. Bank w ogóle nie jest zainteresowany tym, żeby się stać właścicielem nieruchomości, bo to nie jest jego biznes. I mówię o pokrywaniu kosztów ryzyka, kosztów operacyjnych, kosztów regulacyjnych, to o czym się w przestrzeni publicznej nie dyskutuje. Zdaje się, że jedna z firm audytorskich, tych konsultingowych, albo Price, albo Erst, EY tak zwany, zrobili teraz taki raport o kosztach regulacyjnych i to idzie naprawdę w grube miliardy złotych w skali systemu w Polsce. To jest 30% kosztów operacyjnych banków. I proszę Państwa, żeby to pokryć, to z tych 4,5% to 1,5%, 2% idzie na pokrycie kosztów regulacyjnych, które zostały w ostatnim okresie wygenerowane. Banki, które tak cierpią po wprowadzeniu podatku bankowego, w ogóle nie odczuły. Proszę Państwa, wiecie Państwo, to tak a propos regulacji. Czy Państwo czytali ustawę, która wprowadza podatek od niektórych instytucji, tudzież nie pamiętam, jak ta ustawa się nazywała, o podatku bankowym, ale to jest chyba od niektórych instytucji finansowych, tak żeby było ładnie. Czytaliście Państwo tą ustawę? Ręka do góry, kto czytał? Ale komentujemy. No dobra, ja czytałem i to kilka razy. Ta ustawa kończy się takim słowem amen, które brzmi troszkę
inaczej. Ona mianowicie kończy się takim paragrafem, który mówi, że wprowadzenie tej ustawy i tego podatku nie ma prawa odbić się na konsumentach. Doskonały zapis. Ja jestem w świetle tego zapisu. Państwo w to wierzą, że to jest możliwe? No właśnie. A wszyscy to łykają jak indyki, przepraszam. Łącznie z rządem, który mami naród tym, że to jest możliwe. To jest niemożliwe, bo proszę Państwa, jak działa podatek w ekonomii? Pierwszy rok zajęć dla studentów ekonomii. Znowu rysujemy dwie kreski. Krzywa podaży, krzywa popytu. I ustala się pewna cena równowagi. Jak się wprowadza podatek do tego wykresu? Dalej pierwszy rok ekonomii. Mówimy o totalnej statyce, nie ma żadnej dynamiki w czasie. Bardzo prosty rynek monoproduktowy. Jeżeli wprowadzamy podatek, to jest cena, to jest ilość. I podatek jest określony i tu mamy cenę równowagi na poziomie 5 zł. Jeżeli wprowadzimy podatek w wysokości 1 zł, to przy tych kreskach tu ma się znaleźć 1 zł i w związku z tym produkcja w gospodarce i ilość sprzedanych lub kupionych towarów przejdzie z tej ilości na tą ilość, na Q2. Cena, po której nabędzie nabywca produkt obciążony podatkiem, przesunie się z P1 na P2. Cena, którą będzie widział producent, przesunie się z P1 na P3. To jest podstawowy kurs ekonomii. Kto chciałby podyskutować teraz o tym? Państwo, politycy? Wprowadźmy tu ten podatek na krzywę popytu, podaży. Depozyty, kredyty. Dokładnie ten sam efekt. Proszę Państwa, nie ma chętnych do dyskusji o tym. Nie jest możliwe, a to jest nie tylko teoria, to jest praktyka ekonomii, to jest praktyka naszych zachowań. I my się oszukujemy, że tak nie ma. Wprowadźmy ustawę, skoro wprowadziliśmy ustawę o podatku bankowym z zaklęciem, że ceny nie ulegną zmianie, wprowadźmy ustawę, że przez 7 dni w tygodniu jest niedziela. Albo będziemy chodzili na emeryturę w wieku 25 lat. Oj, pan za mną biega tam z tą kamerą, widzę. Zgadza się, ale pewnych praw pan nie zaczaruje. Z grawitacji pan nie przeskoczy. Niemożliwa jest lewitacja. Proszę Państwa, zysk banków... Banki, które działają w Polsce, zagraniczne, oferują u nas wyższe oprocentowanie kredytów niż u siebie, na przykład. Tak? Nie zgodzę się. Jest jeden taki bank, który obserwuje bliżej niż inne, bank zagraniczny, dalej działający w Polsce, który kredyty hipoteczne w swoim kraju oferował nie taniej niż LIBOR plus 300 punktów bazowych. Ten sam bank w Polsce oferował kredyty walutowe i złotowe również po cenie WIBOR lub LIBOR mniej niż 100 punktów bazowych. Nie, to nie był bank włoski. No i co z tego? Ale mówię panu, że to nie jest prawda, że banki zagraniczne w Polsce sprzedają swoje kredyty drożej niż na własnych... Nawet to nie jest tak, że to nie jest reguła. To jest tak, że bank działający tutaj mimo wszystko musi się dostosować do pewnych warunków, które tu panują i pewnego standardu gry. Proszę państwa, dlaczego państwo jako, powiem tak, media, dziennikarze nie piszą o tym, że polskie samorządy
są w stanie zaciągnąć kredyt dużo taniej niż samorządy o 3 razy lepszej jakości kredytowej za granicą. Albo dlaczego żaden z polskich samorządów nie pójdzie za granicę zaciągać dług, jeżeli tu jest tak drogo? Bo mogą to zrobić. Warszawa może to zrobić, Wrocław może to zrobić, Gdańsk może to zrobić. Tego tematu nie ma. Znowu mówimy o ekonomii, której nie widać, a która jest. Zadaliście Państwo sobie takie pytanie? Bardzo ciekawe. Po ile Berlin bierze kasę w kredycie? LIBOR plus 200 na średni termin. Przynajmniej tak było kilka lat temu. Wiele się nie zmieniło. Wydaje mi się, że nie ma tutaj żadnych ograniczeń, ale wiecie Państwo, jeżeli... Znowu, dlaczego nikt nie pisze o tym, że jest nieprawdą możliwość udzielenia kredytu dla samorządu po 0%? Ktoś z Państwa napisał taki tekst? Nie. A to jest fizycznie niemożliwe. A są takie kredyty i są takie przetargi. I burmistrz jest dumny, bo zrobił przetarg, gdzie przyszły banki, ściągnęły spodnie i mówią, że są w stanie udzielić kredytu za 0. Nie bronię teraz banków. Nie, bo ja nie wiem, o czym pan mówi, nie słyszałem. Bo pan się interesuje tylko kredytem swissowym, a nie interesuje się pan szerokością tematu. Szerokością, ale o takim czymś nie słyszałem. No to... Dlatego słucham. Dobrze. Dlatego, proszę państwa... A propos mówienia o odpowiedzialności. Generalnie prowadzenie systemu bankowego, systemu finansowego i po stronie regulatorów, i po stronie państwa, i po stronie tych aktorów, którymi są banki, i po stronie klientów wymaga uczciwości, rzetelności, odpowiedzialności, długoterminowej stabilności, bo to nie można tak szarpać, że dzisiaj wygenerujemy wynik duży, jutro będzie... mały, dzisiaj damy dużo kredytów, jutro będzie niedużo, dzisiaj mamy płynność albo dam kredyt, kiedy będę miał kasę. Finanse, system bankowy, gospodarka takich stanów nie znosi. To prowadzi do kryzysów, przewrotów, wywrotów. I ja bym chętnie wrócił do tematu kredytów swissowych. Proszę Państwa, i w ogóle generowania kredytu. Powiedziałem o tym, że wygenerowanie długoterminowego kredytu w warunkach niestabilności jest niemożliwe. Z dwóch powodów. Ani nikt z nas nie będzie nosił kasy przy inflacji 15% do banku nawet na rok, bo kto wie, co się stanie. Nie zaniesie pan takiej kasy, żadnej. Nikt z nas jako kredytobiorcy nie będzie chciał wziąć kasy nawet po 15%, przy inflacji 15%. Bo nie wiadomo, czy ta inflacja nie spadnie jutro do 7, ale może też wzrosnąć do 17 albo do 100. Okej, jeżeli wzrośnie do 100, to ja jako kredytobiorca będę wygrany. Ale jako depozytariusz bankrut totalny. I takie chwianie gospodarką jest niezdrowe i nie jest możliwe wytwarzanie długoterminowej stabilności i generowania kredytu. Popatrzcie Państwo, co się stało. Tamten wykres z inflacją w Polsce. Kiedy inflacja była 10% czy 8%, stopy procentowe rzeczywiście 12-15, kredyt byłby po 17, ten kredyt już wtedy zaczął być przez banki oferowany. Tylko żaden konsument nie jest w stanie podpisać umowy odpowiedzialnie, że spłaci 15%. Ale jednocześnie banki wykryły pewną, nawet nie lukę, tylko skorzystały z pewnych rozwiązań, które były w Austrii, albo we Włoszech, albo w Grecji, w tamtym okresie i wcześniej. Bo banki austriackie udzielały kredytów w jenach, kiedy jen był na stopie ujemnej. I przy stabilności kursu walutowego wszystko było ok, bo stopa procentowa wydawała się być nieistotna. Pod warunkiem, że kurs jest stabilny. Proszę zauważyć, że jeżeli kurs jen do szylinga się zmienił w roku gdzieś tam 88-89, to Austria miała dokładnie ten sam problem, który wystąpił w Polsce przy kredytach swissowych. I nikt tam nie mówił, że banki oszukały, tylko banki... To jest z jednej strony odpowiedzialność i chciwość w sumie banków. Czy widzieliście Państwo film Chciwość?
A wiecie Państwo, o czym jest ekonomia? O chciwości i o lenistwie. Szok, nie? Ale to jest dokładnie o tym, bo wolałbym leżeć i za to leżenie wolę robić mniej niż więcej, bo wtedy optymalizuję. W ogóle też zwróćcie Państwo na uwagę na słowo optymalizacja. Często ludzie mówią, optymalizujemy coś. Jeżeli mamy funkcję dwóch zmiennych to i w przypadku ekonomii albo to jest praca, albo to jest przychód, to albo optymalizuje pracę, albo optymalizuje przychód. Jeżeli optymalizuje pracę, to chce pracować mniej i zarabiać tyle samo. Czyli jak to zrobić, żeby jeszcze więcej leżeć i mieć tyle samo, albo tyle samo pracować, więcej zarabiać. To tak a propos optymalizacji. Wracając do kredytów. Jeżeli kurs walutowy jest stabilny, to z takim kredytem w jenach, denominowanym w jenach, ale wypłaconym albo i nie, w szylingach, dokładnie te same problemy, było wszystko ok. Potem jak to wybuchło, banki austriackie miały problem. U nas udzielenie kredytu na 15-17% złotówce nie było możliwe. Banki miały na tyle dobrą jakość kredytową, że były w stanie pożyczyć, to mówię z pełną odpowiedzialnością, środki we franku szwajcarskim i miały te środki we franku szwajcarskim i odpożyczyć swoim klientom w kredytach. To, że klient nie dostał do ręki franka szwajcarskiego, bo jeżeli dostałby, to musiałby pójść przewalutować. Ale jeżeli nie dostał, to znaczy, że bank to zrobił za niego. Tą jedną czynność skomasował. Natomiast jeżeli ktoś, proszę Państwa, mówi o tym, że banki na swoich rachunkach nie miały franków szwajcarskich, kłamie. Bo bank oprócz tego, że ma bilans w złotówkach, to ma bilans w każdej pojedynczej walucie, gdzie chociaż jedna jednostka tej waluty się znajdzie. I zarządzanie bilansem banku to nie jest tylko zarządzanie strukturą terminową i stopą procentową, to jest zarządzanie wieloma wymiarami walutowymi, to jest bilansowanie ryzyk kursowych, bo żaden bank, proszę Państwa, udzielając kredytów we franku szwajcarskim, nie otworzył pozycji walutowej, bo wtedy to by znaczyło, że finansuje kredyt złotówkami, nie posiadając franków szwajcarskich i oddaje klientom kredyt frankowy. Tylko banki finansowały kredyt w tej walucie, w której pożyczyły, bo pozycja walutowa się nie zmieniła, bo rachunek wyników banków nie zależał i nie zależy dalej od ryzyka kursowego. Na te aspekty bardzo być może takie niuanse z perspektywy mediów, wiele osób nie zwraca uwagi. Wracając do wytworzenia kredytu. Proszę Państwa, dlatego sprzedawano kredyt we franku szwajcarskim, bo to było akceptowane, bo było powszechne przekonanie, że kurs będzie stabilny. Bank szwajcarski zmienił politykę w roku którym? 2011, 10, gdzieś tak. I w związku z tym nastąpiła rewaluacja franka szwajcarskiego względem wszystkich walut, w tym złotówki. I wiecie Państwo, jest pewna schizofrenia w społeczeństwie, bo tak, w roku 80, 81, 2, 3, 8, 93 każdy z nas doskonale rozumiał, że jeżeli ma dolary w kieszeni, to jeżeli nastąpi dewaluacja, a takie było zagrożenie, to będzie miał ochronione swoje oszczędności, bo dolar go broni. Tak było. W związku z tym nikt nie chciał trzymać złotówek. To były aktywa nasze. Kredyt jest pasywem, działa odwrotnie. Już jakoś w roku 2011, 12, 13, 15, 17 odcięło nam pamięć historyczną i nie pamiętamy, że jak mamy minus aktywo, czyli pasywo, to wraz z dewaluacją nasze oszczędności, nasza zasobność spada. Schizofrenia. Mówię ostro, bo tak to postrzegam. Nie, bo to nie jest tak do końca. A jak jest? Bo to się nagrywa. Czy bank, który udzielił kredytu we frankach szwajcarskich na 1 000 000 franków, czy miał te franki u siebie w depozycie? Tak. Co z nimi zrobił? Ulokował. Gdzie? Kredyt. W jaki kredyt? Jak wypłacił... Kredyt, który panu dał. Nie, wypłacił złotówkę. Szanowny panie. Więc pytam, co się stało z tymi frankami, które bank miał.
Pan dostał złotówkę, dlatego że, tak. Pan dostał złotówkę, dlatego że bank na pana de facto zlecenie albo w pana imieniu, zanim panu dał franki szwajcarskie, poszedł do kantoru i wymienił to na złotówki, żeby panu dać złotówkę. Ale kredyt jest we franku szwajcarskim. Aktywo jest we franku szwajcarskim. To dobrze, to w takim razie koszt banku w momencie uruchomienia kredytu wynosił 2,20. Dlaczego 2,20? No tak rzucam, że koszt franka był mniej więcej wtedy 2,20. Nie, to nie jest prawda. To jest kurs walutowy. Bank pożyczył franki za wtedy powiedzmy 1%. Po to, żeby panu oddać franki w kredycie za 3%. Ja nie dostałem franków. Powiedziałem, że dostałem złotówki. Tutaj, żebyśmy to właśnie ja nie mylę. Bank panu wydał franki, zaksięgował pana kredyt jako kredyt frankowy i pan pod tym się podpisał i bank te franki, które pan w sumie nie dostał, wziął, zaniósł do kantoru po to, żeby wymienić po 2,20. Tak, 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 miał. I proszę państwa, państwu się wydaje, że żeby mieć pieniądze, żeby mieć złotówki, to trzeba mieć je w skarbcu. Nie, teraz pieniądze chodzą przez rachunki. Nawet złotówki, proszę państwa, bank nie ma nawet złotówek. Dlaczego pan nie ma pretensji o to, że kredyt, który jest panu udzielany w złotówkach i które pan złotówki dostaje do ręki, bank tego w swoim skarbcu nie miał i nie ma. No dobrze, to też bank centralny ma franki szwajcarskie. Natomiast, proszę państwa, bank te franki miał, dlatego że na jego rachunek wpłynęły franki szwajcarskie, które on musiał pożyczyć. I mało kto się ekscytuje tym, że banki polskie dalej pożyczają 170 miliardów złotych warte franki szwajcarskie, czyli tam ile, no powiedzmy 40 kilka miliardów franków szwajcarskich. Dlaczego o tym się nie pisze, że banki dalej, żeby udzielać, żeby kontynuować te kredyty, które są zadłużone za granicą na 40 miliardów franków szwajcarskich. To dziwne, że banki o tym nie mówią same. Się nie przyznają. Szanowny panie. Ponieważ na pytanie, czy miały franki, mówią, że nie miały. Szanowny panie, jeżeli do dyskusji się wystawia prezesa, a prezes często z wykształcenia i z praktyki niekoniecznie siedział w bebechach banku, ale jest dobry od sprzedaży, dobry od PR-u, czasami jest dobry od ryzyka, szczególnie politycznego, to jeżeli dostanie takie pytanie, to nie będzie wiedział. I nie ma przestrzeni w mediach publicznych do bardziej eksperckiej debaty, bo każdy po minucie wyłączy telewizor. Natomiast ja panu mogę pokazać na zapisach księgowych, że bank nie dość, że te franki pożyczył, to on cały czas je pożycza. I to też nie musi być pieniądz przeniesiony w gotówce do skarbca, tylko pożycza w operacjach międzybankowych, o których miałem zamiar mówić. Pytanie, czy jeszcze siedzimy i gadamy za dwa dni. Tudzież pożyczył w transakcjach swopowych, we fix swopach. Natomiast to, co pan powiedział, kurs przewalutowania, to tak naprawdę te ryzyko kursowe pan raz poniósł. Mówiąc tak, chcę kredyt we franku szwajcarskim, zgadzam się na to, że będę spłacał de facto we franku szwajcarskim, ale przynosząc złotówki. Okej, teraz jest modyfikacja taka, że mogę przynosić we franku szwajcarskim, ale ryzyko zmiany kursu jest moje, jako klienta. Przecież pod tym klienci się podpisali. I mówiąc o pewnej odpowiedzialności, proszę państwa, jest dyrektywa MiFID, która mówi i która obowiązuje od 3 lat, że nie tylko w odniesieniu do klientów, którzy są konsumentami, ale w odniesieniu do klientów, którzy nie są w pełni profesjonalni, to taki eufemizm, nie można oferować produktów, których klient nie rozumie. I to jest jasno wprost powiedziane. I to dotyczy banków i patrzcie państwo, macie państwo pretensje, że banki pobierają jakieś opłaty, ale banki pod ciężarem tych regulacji muszą mieć tony ewidencji na to, że klient im podpisał, że rozumie, że bank z kolei nie oferuje zrzec pewnych produktów. Natomiast z drugiej strony jest obszar czegoś, co się nazywa parabanki, różne spółdzielnie, grosik, które przesyłają kasę, udzielają kredytów i tam państwo kupujecie ryzyka, gdzie dostawca tego ryzyka, dostawca tego produktu nie wymaga,
żadnych oświadczeń, żadnej ochrony i mamy pewną nierównowagę regulacyjną. Sektor bankowy jest bardzo mocno dociśnięty kosztami i zobaczycie Państwo, według mnie nastąpi migracja usług z banków do wszelkich rodzajów parabanków, gdzie koszty będą wyższe. Czy to jest źle, czy to jest dobrze? Sektor bankowy jest zbyt mocno obregulowany według mnie, albo jest regulowany na potrzeby kryzysu, który był, ale nie jest regulowany na potrzeby kryzysu, który może wystąpić, a który się pojawi z zupełnie innych powodów. Wracając do kredytu i kosztu dla samorządów. Proszę Państwa, jak to jest możliwe, że właśnie w Polsce kredyt, czy Państwo porównywaliście koszty kredytu w ogóle w Polsce, a w innych krajach, po uwzględnieniu tego przejścia z waluty na walutę? To jest w ogóle zastanawiające, dlaczego w Polsce kredyt jest aż tak tani. Ja nie bronię banków, tylko mówię na bazie faktów. Pobieranie od kredytu hipotecznego marży 1 punkt procentowy powyżej WIBOR-u albo LIBOR-u jest wręcz nieodpowiedzialne, dlatego że bank, nawet najlepszy w tym kraju, nie jest w stanie pozyskać takiego pieniądza. Wiecie Państwo, co się stało? Pokazywałem Państwu ten obrazek. Ja ten obrazek pokazuję od pewnego czasu również bankierom centralnym i bankom. I też zrozumienie jest dość słabe. Tu jest WIBOR. Udzielanie kredytu przy założeniu, że koszty depozytu będą po tej stronie od WIBOR-u, jeżeli tu będzie nawet 1 punkt procentowy, ok, to będzie coś na plus, bo średnia kosztu mojego finansowania jest niższa od tego wskaźnika. Problem polega na tym, że po roku 2008 i ja od 5 lat na ten temat research prowadzę. Marża jest tu, a średni koszt jest już tu. I ten wskaźnik, który kiedyś był dobry i obowiązuje jeszcze przez 20 lat w kredycie hipotecznym, powoduje, że te przesunięcie masy pieniądza i wygenerowanie innej ceny stawiają w ogóle funkcjonowanie systemu bankowego w bardzo trudnej sytuacji. Jeżeli bank nie będzie mógł pobierać takich prowizji, jakie pobiera teraz, bo wejdzie PSD2, bo teraz nad tą nieefektywność przesunięcia się tej kreski stąd tu, banki mają na obronę marże, prowizje. Znaczy prowizje i te opłaty, wszelkie inne. Ale jeżeli PSD2 zdejmie tę poduszkę, to banki muszą się przesunąć z tym wskaźnikiem de facto tu, muszą właśnie, czy możliwy jest inny wskaźnik? Możliwy. Tylko to trzeba wydyskutować, to trzeba wdrożyć. Wskaźnik, który będzie bardziej nas trzymał tu, albo niech on trzyma raz na zawsze nas na środku tego rozkładu. Bo potrzebna jest nowa jakość. Wracając do kredytu. Proszę Państwa, oferowanie produktów nieadekwatnych do potrzeb klienta i do wiedzy jest złe, ale łykanie ryzyka po drugiej stronie w sposób bezkrytyczny też jest złe. I dwie strony są tutaj odpowiedzialne. Powiedziałbym tak, banki są bardziej odpowiedzialne. Regulatorzy są bardziej odpowiedzialni, bo oni powinni być mądrzejsi. Ale popatrzcie Państwo przez pryzmat Amber Golda. I co z tego, że nawet regulatorzy mówili, ale jeżeli inni regulatorzy albo nie wszyscy podchwycą ten temat, to ja mogę wołać jak na puszczy i nikt do mnie nie wyjdzie. Będę wręcz uważany za idiotę. Który z urzędników państwowych chce się wystawić na ryzyko bycia idiotą i przez rok czy dwa bycia piętnowanym za to, że mówi coś, co jest totalnym abstraktem. Big Short. Proszę Państwa, problem kredytów hipotecznych w Stanach Zjednoczonych polegał na tym, że z jednej strony
instrumentów pochodnych, które nad tym powstały, było dużo i regulatorzy stracili jasność obserwacji, co się dzieje w systemie, ale druga przyczyna była bardzo trywialna. Jeżeli zaczęto udzielać kredytów na LTV 100 i więcej, jeżeli zaczęto to udzielać osobom, które nie miały przychodu, a bazowały tylko na tym, że bieżące stopy procentowe są nisko, to tam w tym filmie jest taki jeden fragment. Ja mam ten film pocięty na różne kawałki, także jeszcze raz, jakby ktoś chciał zorganizować dyskusję, to chętnie albo się zaangażuję w tą dyskusję, albo mogę ją poprowadzić. Co widać na filmie? Tam jest powiedziane tak, stopa procentowa rośnie, kredyty przestaną być spłacane, bo obecnie ułuda niskich stóp procentowych przestaje działać. Ludzie przestaną spłacać kredyty. Polski przypadek pokazuje Państwu, jak niskie są stopy. W historii nigdy tak niskich stóp nie było. Wszystkie kredyty hipoteczne są na stopie zmiennej rekordowo niskiej. Jeżeli mamy je spłacać przez 30 lat i zdarzy się, że inflacja za lat 5 będzie na poziomie 3%, a stopa na poziomie 5%, to stopa kredytu będzie 8% i wtedy być może 1/3, 1/4 obecnych kredytobiorców nie będzie w stanie tego obsłużyć. I kto będzie potem winny? Być może banki, bo nie oferowały kredytu na stopę stałą. Dlaczego? Oferują kredyt na stopę stałą. Tylko problem polega na tym, że nawet jeżeli pokazują tą stopę stałą uczciwie, mówię to z pełnym przekonaniem, to klient, jeżeli widzi stopę zmienną, bieżącą 4,5 albo 5, albo stopę stałą 6, bo takie są realia, to mówi, nie, on tej stopy stałej nie chce, bo to za drogo. Tylko to jest stopa stała na lat 20. A stopa zmienna jest na ten miesiąc, a za miesiąc będzie inna. I Państwo czytacie klauzule w umowach kredytowych i co? Te klauzule odnośnie oprocentowania, ktoś z Was zastanawia się, skąd się bierze WIBOR? Nie. Jaki będzie za miesiąc? Nie. Czy chodzicie Państwo do kasyna? Pewnie też nie. A robicie zakłady wzajemne? Na koniach pewnie więcej osób gra. Ale proszę Państwa, wchodzenie w instrument finansowy, którego się nie rozumie, jest równoznaczny z chodzeniem do kasyna. I my jako naród z błogością wchodzimy do kasyna finansowego i potem mamy do siebie nawzajem pretensje, bo co kupiliśmy, a teraz Państwu powiem tak, a propos historii finansów. Jestem zwolennikiem listów zastawnych, jestem zwolennikiem kredytu na stałą stopę, który stabilizuje ryzyko klienta, bo... Właśnie, stabilizacja ryzyka klienta, bo wiemy, jakie obciążenia w przyszłości, bo list zastawny na stałą stopę można sprzedać, a listu zastawnego na stopę zmienną nie. Dzięki stopie stałej generalnie jest szansa wykreowania rynku kapitałowego długu i odciążenia systemu bankowego, tylko że my lubimy bardzo brać ryzyko i nie lubimy płacić bankom, ale jakby kogoś z Państwa zapytać, czy wolelibyście mieć stałe opłaty za prąd, stałą cenę prądu, gazu, wody, śmieci, stałą cenę za chleb, to powiecie tak. I tu jest też pewna schizofrenia, bo stała cena za kredyt nie, ale stała cena za chleb tak. Wątek historyczny. Rynek listów zastawnych w Polsce jest w powijakach. Emisja łączna na około, ile tam teraz, 7, 8, 10 miliardów względem jednego i portfel kredytów hipotecznych to jest 400 miliardów, który jest finansowany listami zastawnymi, długoterminowymi, średnioterminowymi na 10 miliardów złotych. To jest totalna dysproporcja. Dlaczego nikt o tym nie pisze, że to jest systemowe ryzyko? Że regulatorzy o tym mówią, tylko nie mówią o tym głośno. Ale finansowanie tych 400 miliardów kredytów hipotecznych krótkim pieniądzem, który może wyjść z banku, bo Państwo zabierzecie, jest niebezpieczne systemowo. W Polsce w 1863 roku było co? Styczniowe. I my generalnie w 1830 zrobiliśmy powstanie listopadowe i potem były jakieś inne powstania po tym styczniowym. Natomiast tak, w Londynie chodziło już metro, a w Danii były handlowane listy zastawne. I tam od początku XIX wieku udzielano kredytów na stałą stopę procentową. Holandia ma jeden z najbardziej stabilnych systemów finansowych nie tylko w Europie, ale na świecie. Holandia? Dania. Powiedziałam Holandia. Dania. Proszę Państwa, Dania. Holandia miała inne przeboje, bo tam się swego czasu król za mocno zadłużał i musieli też mu zrobić szlaban.
Ale Dania handlowała listem zastawnym od XIX wieku. Tam każdy list zastawny ma, każdy kredyt hipoteczny ma finansowanie na ten okres, na który został zaciągnięty. Tam stabilność systemowa jest tip-top. Tam jest wręcz za dobrze zrobione. A my w 1863, kiedy oni handlowali listami i w gazetach publikowano ceny tych listów, oni tam mieli rynek, a my robiliśmy rewolucję. Muszę Państwu pokazać niestety jeszcze kilka rzeczy. Sorry. Moja odpowiedzialność zawodowa. Nie, dlatego, że mieliśmy inaczej przygotowany plac produkcyjny kilka wieków wcześniej. I Holendrzy, Belgowie, Duńczycy, Szwedzi, inaczej każdy z tych narodów przygotowywał swój plac produkcji. Wie pani, jakby spojrzeć na Włochów, Francuzów, Hiszpanów chociażby, to oni też mieli tam różne zawijasy w tej swojej historii. Niemcy też, no. Tylko tam, wydaje mi się, samorządność zawsze była takim, samorządność na tym szczeblu lokalnym była. Proszę Państwa, dopowiem Państwu to, co przygotowałem. To jest taka historia bankowości, Włochy, Amsterdam, Londyn, powstanie banków centralnych, bankowość w XX wieku, właśnie wytworzenie banków centralnych, standardów w ogóle, Komitet Bazylejski, Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Taka ciekawostka, 2009-2017, suma bilansowa sektora 1 bilion złotych, 1,7 teraz. Banków było 643, teraz 622, w tym bardzo dużo spółdzielczych, bo tych tak zwanych komercyjnych było prawie 50, teraz 36, to spada. To Państwo dostaniecie w artykule. Banki uniwersalne, specjalistyczne. Banki rozwoju, słuchajcie Państwo, banki rozwoju często na świecie, jeżeli jest mowa o bankach rozwoju, to nie są de facto banki, które przyjmują od ludności kredyty. To są agencje rządowe, które finansują infrastrukturę. U nas BGK jest wyjątkiem, bo jest bankiem w świetle prawa bankowego i ustawy o prawie bankowym. Export Finance Banki też to są agencje. Głównie u nas była swego czasu dyskusja o banku. Banki spółdzielcze, skoki, to jest nieistotne. Troszkę inne ujęcie aktywa i sztuki. A, to jest ciekawe. Powiedzmy tutaj, połowa ubiegłego roku. To jest wielkość sumy bilansowej banków komercyjnych. To są banki spółdzielcze, to są skoki. Także skoki w systemie tak naprawdę niewiele stanowią. Zakłady ubezpieczeń to jest, powiedzmy, 10% bankowości. To też jest w Polsce niewiele. Fundusze inwestycyjne. Proszę Państwa, cała Europa Zachodnia, wszystkie rynki azjatyckie, gdzie jest rozwinięty system finansowy, tą pozycję ma rozwiniętą znacznie bardziej niż my. To jest przeciwwaga dla systemu bankowego, bo powiedziałem, bank nie ma monopolu na kredyt. Kredyt może być udzielony stąd, w postaci obligacji. To jest inwestor. Nasze oszczędności nie muszą iść tu, tylko mogą iść tu. Ale też mamy złe doświadczenia z funduszami. I one nie są tak bardzo nacenzurowane, bo czasami się pojawiają teksty, dlaczego u nas są prowizje i opłaty tak wysokie. Co dostajemy w zamian, jaki zwrot? Długa historia, co jest w tych funduszach, natomiast trzeba doprowadzić jakoś do sytuacji, gdzie my jako konsumenci, my jako przedsiębiorstwa będziemy zmotywowani, aby tutaj też więcej oszczędzać, bo to jest mechanizm oszczędzania długoterminowego. Ten mechanizm w bankach nie istnieje, tutaj istnieje. Międzypokoleniowe przeniesienie kapitału, to jest to, na czym Niemcy zbudowały powojenną, nawet po pierwszej wojnie światowej, potęgę. Przez to, że mają mocne fundusze inwestycyjne. Bank centralny, produkty, usługi, ok. Rynek międzybankowy. Proszę Państwa, to, co Państwu chciałem tutaj powiedzieć. Wszyscy się emocjonują relacjami z klientem, konsumentem, przedsiębiorcą i tym, jakie produkty są sprzedawane, jakie nie i dlaczego tak drogo. Natomiast pytając o to, skąd się bierze cena, zadawajmy sobie pytanie, skąd się bierze cena. Cena się bierze z rynku międzybankowego.
Zacząłem mówić o podatku bankowym i kilku wątków nie dokończyłem. Proszę Państwa, dlaczego nikt nie zadekretował, znowu przesunąłem się w kadrze, dlaczego nikt nie zadekretował tego, że obrót na instrumentach finansowych, na rynku międzybankowym po wprowadzeniu ustawy o podatku bankowym powinien zostać taki sam? Nikt tego nie przewidział. Problem jest taki, że obroty na tych rynkach spadły, w związku z tym wyznaczenie dobrej ceny pieniądza jest trudniejsze. I to spowodowało, że rynek z Polski wyniósł się do Londynu. I to Londyn-Frankfurt wyznacza cenę dolara, Londyn-Frankfurt wyznacza ceny terminowe stopy procentowej, ceny waluty na przyszłość, bo ten podatek wygenerował przychód podatkowy po stronie rządu. Okej, on jest z tytułu ekonomii niestety przesunięty na klienta w mniejszym lub większym stopniu, bo praw ekonomii ustawa nie zadekretowała, jak mają wyglądać, ale to również spowodowało, że rynek międzybankowy w Polsce jest żaden. I mówimy o repolonizacji banków, a nie mówimy o tym, że rynek polskich instrumentów finansowych powinien też być tutaj. I dlaczego to jest tak, że nawet banki krajowe przez swój top management i często powiązania ze skarbem państwa mówią, że nie, my nie będziemy uczestniczyć w takim i w takim rynku, żeby tworzyć cenę złotówki, żeby tworzyć cenę stopy procentowej albo obligacji. I sami oddajemy pole na zewnątrz. Proszę Państwa, na rynku międzybankowym nie dość, że się handluje depozytami, bo banki muszą sobie uzupełniać płynność, handluje się transakcjami repo, które w Polsce są rzadkie, ale są bardzo dobre i świadczą o wysokim poziomie rozwoju rynku, bo to są transakcje zabezpieczone, ale jeżeli u nas jest mało obligacji w obiegu i ten rynek jest niewykształcony, bo wszyscy mówią tylko o rynku akcji, jest raptem mega sensacja, że rynek akcji wzrósł albo spadł, albo obroty rosną. Tak, bo to się łatwo sprzedaje. Ale to nie tylko świadczy o rozwoju rynku kapitałowego, bo rynek obligacji innych niż skarbowe też jest istotny. I to jak potem na tym rynku się obraca, między innymi przez transakcje repo, to jest skrót od repurchase agreement albo repossessing agreement. To znaczy, że na rynku profesjonalnym ja, jeżeli mam aktywa w postaci obligacji, ale nie mam kasy, a pan ma, to pan mi nie wierzy, że ja panu tą kasę oddam, ale ja mówię, ja panu podstawię moje obligacje i to będzie zabezpieczenie, nie mam domu. Pan daje mi kasę na tydzień, na dwa, na pięć i jak oddam panu kasę, pan mi zwraca obligacje. I tak się handluje na rynkach, na dużych rynkach finansowych. U nas ten rynek jest, no może nie zupełnie martwy. Transakcje wymiany walutowej spot forward, też ważna informacja. Transakcje przyszłe, kurs w tych transakcjach nie wynika ze zgadywania albo z zakładów wzajemnych, tylko wynika z czystej matematyki. To jest kurs obecny pomnożony przez parytet stopy procentowej. Czyli przyszły kurs złotówki do dolara jest proporcjonalny do różnicy w stopach procentowych między tymi dwoma walutami. Razy ilość dni. Jak się pokrywa płynność? Płynność się pokrywa depozytami, ale płynność się pokrywa również słupami. Tym słupami walutowymi. To w wątku dyskusji o franku szwajcarskim wszyscy patrzą na tą gotówkę, że najlepiej, żeby do skarbca wjechała, ale już tej całej reszty nikt nie zauważa. Obrót papierami. Fraso jest, z pochodnymi też Państwu mówiłem, tak jak z nożem. Można zabić, można kilka pożytecznych rzeczy zrobić. A propos jeszcze mis-sellingu. Proszę Państwa, kwestia opcji walutowych w Polsce, no to też była kwestia mis-sellingu. Banki wystawiały takie produkty, a z drugiej strony firmy, które były głodne jak indyki, gdzie odpowiedzialnym za finanse był główny księgowy, który jest de facto historykiem, a nie finansistą. Przepraszam, mówię ostro, jeżeli to będzie zarejestrowane, to jestem w stanie to uzasadnić. Bo historyk rejestruje przeszłość, ale nie musi antycypować przyszłości. Finansista musi wiedzieć, jakie zjawiska mogą wystąpić w przyszłości, jakie ryzyka bierze i jak nimi zarządzać. Jeżeli firma dostawała ofertę taką, taka opcja walutowa, jak pan wystawisz tą opcję walutową, to dostaniesz pan premię. I
taki główny księgowy podpisywał i się nic nie działo. Okej, dostawał premię, nie było konieczności realizacji. Drugi raz się udało. A trzeci raz okazało się, że kurs się przesunął i bank do niego przyszedł i powiedział, no kochany, skoro wystawiłeś taką opcję, to teraz ja od ciebie kupuję, sprzedaję po kursie, który nie jest na teraz rynkowy, ale na taki się umówiliśmy. I to też nie jest element zgadywania albo zakładu wzajemnego, to nie jest obstawianie koni, tylko to jest efekt matematyki. Bank potrafił sobie to policzyć i potrafił policzyć te ryzyka. Tak jak Państwu pokazałem rozkład prawdopodobieństwa wystąpienia inflacji, tak samo banki sobie liczą rozkład prawdopodobieństwa wystąpienia kursu. I każdy z tych kolorów ma inną cenę. To jest jeszcze bardziej skomplikowane. I to jest rynek międzybankowy. Tym się w tym raporcie, proszę Państwa, jest pokazane, jaka jest struktura obrotu. Tu nie ma tego tej tabelki, ja świadomie jej nie wkopiowałem, ale jest pokazane, ile procent tych transakcji jest obracane przez podmioty będące nierezydentami, a ile w Polsce. Wszyscy mówią o repolonizacji systemu, ale rynek mamy wystawiony za granicę. Uważam, że to jest skandal. Taka jest struktura rynku walutowego, taka jest na pochodnych, taka jest na instrumentach bilansowych. Ciekawostkę Państwu pokażę. O. Jeżeli to są średniodzienne obroty netto na rynku depozytów niezabezpieczonych międzybankowych, z których się wyznacza WIBOR, to spada. To jest tylko pierwsza połowa 2016 roku. To jest dopiero początek obowiązywania podatku. Teraz to jest jeszcze dużo, dużo niższe. Jeżeli ta liczba tu jest podstawą do wyznaczenia oprocentowania 7 bilionów złotych, odsetek w 7 bilionach złotych instrumentów, to sami Państwo sobie dopowiedzcie, jakie są tego konsekwencje. Baza mała, nadbudowa ogromna, nie wiem, czy ta baza wytrzyma. I podatek bankowy między innymi ten punkt zniszczył. Doradztwo versus pośrednictwo. Tu jest jedna rzecz. Właśnie konflikt interesów. Jeżeli zachodzimy do doradcy albo pośrednika, warto to rozróżniać, bo pośrednik czy doradca nie działa w interesie klienta, jeżeli jego wynagrodzenie jest proporcjonalne do marży, którą bierze producent produktu. I nigdy nam producent, inaczej, pośrednik albo doradca nie sprzeda produktu, który dla nas jest najlepszy, bo on nie ma w interesie maksymalizacji naszej wartości, tylko swoją wartość będzie maksymalizował. Sprzeda nam to, sprzeda nam taki kredyt, sprzeda nam taki samochód, na którym sam bierze najwięcej prowizji. Dlaczego? Dlatego, że my nie chcemy płacić za doradztwo. Bo gdybyśmy wynajęli niezależnego eksperta, który nie jest wynagradzany przez drugą stronę, tylko gdybyśmy my mu powiedzieli, słuchaj, płacę 10 tysięcy złotych za to, że dasz mi najlepszy kredyt i weźmiesz za to odpowiedzialność przez ileś lat i uzasadnisz to teraz. Nie chcemy płacić tych 10 tysięcy. Wolimy tani produkt, mimo tego, że nie wiemy, na jakie ryzyka wchodzimy. I teraz była próba regulacji tego aspektu przez ustawę o kredycie hipotecznym. Dyskusja była długa. Nie pamiętam, czym się skończyła, czy doradca może być wynagradzany przez dostawcę produktu, czy też nie. Zwróćcie Państwo uwagę na ten fragment, warto ustawę doczytać, ona już obowiązuje. Ona troszkę poprawia rynek, poprawia transparentność rynku kredytu hipotecznego, ale za jakiś czas trzeba do tego wrócić. Problemem jest to, że jeżeli tylko się dyskutuje albo na poziomie politycznym, albo ma się przy stole interesariuszy tych profesjonalnych, a strona konsumencka, czy przez UOKiK, czy nawet przez KNF, czasami jest przytłumiana ilością głosów. Bo przychodzi jeden człowiek z KNF-u, a nawet pięciu. Pięć osób z UOKiK-u, i jest 50 osób przy konsultacjach, którzy reprezentują pośredników. No to wiadomo, że ta strona, która reprezentuje konsumenta, może być po prostu zakrzyczana. A do tego trzeba pewnej ekspertyzy i pewnego spokoju dyskusji.